Dzień dobry, witam się śniadaniowo. Jogurt, skyr i jedna łyżeczka masła orzechowego. Takie dzisiaj śniadanie mi naszło. Nie mam ochoty na owoce, będzie jogurt z masłem orzechowym. Ot, taka historia. A tak po prawdzie to zaraz się zabieram i wybieram na zakupy. Lecę, spadam, kupuję. Nie, no tam żadne duże zakupy, muszę po prostu kupić się coś na obiad, bo mam taką fantazję, żeby zjeść sałatkę z grillowanym, a tak naprawdę to z patelni kurczakiem albo z indykiem. W Lidlu często mają w paskach chyba indyka, no ja bym tego indyka właśnie kupił i do sałateczki sobie tam podsmażył. No, taką mam dzisiaj fantazję obiadową. Więc jak jest, to trzeba korzystać, no. Dlatego trzeba jechać jakiś miks, kupić sałatkowy i w ogóle, o, za pamięci w ogóle muszę torebkę sobie wyciągnąć. Bo Janusz jeździ ze swoją, żeby te zakupy przetransportować. I tyle. I nie chce mi się nic więcej, ale wrócę, to trzeba poogarniać w domku, porobić. Potem sobie otworzymy paczuszkę z Sinseya. Także na razie pierwszą. Nie wiem, czy się przyjdzie jeszcze jakaś inna. Na ten moment sobie otworzymy tę jedną, którą wczoraj odebrałem, więc czemu by nie? Dobra, biorę siebie. Biorę śniadanie. Idę się dalej rozbudzać. Zjem, jadę, wracam i się widzimy. Do potem. Zakupy wjechały na chatę, więc bierzemy się za rozpakowanie. Miało być ich ciut mniej. No jakoś tak, tu przeszedłem, tam przeszedłem, tu coś sadziłem, tam coś wziąłem z półeczki i tak ten koszyk rósł i rósł. I urósł. Rachunek też. No trudno, no trudno. Wziąłem wodę, saguaro. Teraz będzie chwilowa przerwa od muszyniany, więc zaczynamy pić niegazowaną. Dlaczego ten rodzaj wody? Bo jest jeszcze ta ciut tańsza, też saguaro, niegazowana. Ale ja mam co do niej wątpliwości, ponieważ ona dla mnie pod koniec dnia, jak otwierasz butelkę, to już tam coś dziwnie pachnie. Naprawdę, jak odkręcam korek, czuję jakiś dziwny zapach i ta woda mi nie bardzo. Natomiast ta jak najbardziej, spoko, tutaj się nic nie dzieje, jest bardzo dobra, więc gitara, gitara. Złocista przyprawa, powiem tak, szczerze, kupiłem, bo nie jestem pewny, czy przypadkiem w domu nie mam. A przecież do tego obiadu mojego dzisiaj będzie potrzebne. Więc mówię, dobra, wezmę, najwyżej położę, będzie leżało. Tak jak mam jakąś otwartą. Wziąłem biszkopty deserowe. Ale nie bez przyczyny. Będę robić swoje tiramisu. Ostatnio widziałem taki przepis, kurczę, wiem, że na Instagramie, ale u kogo to się wyświetlało? No na którejś z tych dietetycznych portali na pewno, jak robią właśnie tiramisu, czyli tak, moczą te biszkopty w kawie, tak po prostu wsadza, obtacza i kładzie do pojemniczka. Rozrabia jogurt skyr z cukrem waniliowym, miesza i układa właśnie na tych biszkoptach. Potem chyba tam sypał, czy tam sypała kakaem trochę. Potem znowu biszkopty jakoś tak. No ja zrobię po swojemu, tam pomodzę, ale no model praktycznie ten sam, żeby był. Fajne, spodobało mi się, dlatego że robili to na jogurcie skyr. Który, jeżeli chodzi o kaloryczność, to ma bardzo niską. Więc kurna, no sam raz, no po prostu. Więc taki może deser później zrobię. Zobaczę. Winogronko wziąłem, bo było w fajnej promocji. Taka paczka bezpestkowe, 5 z kawałkiem z kuponem. Czyli trzeba było uaktualnić kupon w aplikacji. No i potem właśnie dzięki temu za nieduży pieniądz, fajna paczka winogronko, dobra sprawa. Miks sałatkowy z rukolą. Ja biorę w tym dwupaku zawsze, dlatego że tego dużego nie jestem w stanie przejeść. Potem jak mi zostaje druga paczka i na przykład nie mam ochoty już na sałatkę, to na kanapkę. Też jest w porządku.
Wziąłem maliny, bo też były w dobrej cenie, ale ja myślę, że i obsługa sklepu, i klienci, którzy mi mijali, to sobie pomyśleli, debil, po prostu debil. Ale debil nie bez przyczyny, bo którą paczkę bym nie wziął, to po prostu za przeproszeniem były spleśniałe. No kurna, ile ja tych paczek przeżałem, to któraś malina miała w sobie pleśń. I to nie jedna, dwie, trzy, cztery. No to ja mówię, no co to jest za sens brać, jak ja pół opakowania wypieprzę, bo tam pleśń jest. Więc ten przejrzałem dokładnie. Mam nadzieję, że wyłapałem wszystko, w sensie, że nie ma tutaj pleśni, bo naprawdę tutaj nie widać na żadnej malinie. Więc zaraz to do lodóweczki, bo za ciepło jest na maliny, żeby tak sobie tutaj leżały. No ale ogólnie naprawdę, no pięknie wyglądają. Cena też chyba wiadomo czemu, no ale jak ktoś ma kupić z pleśnią, nie zauważyć i się potruć, to chyba niekoniecznie. Pomidorki koktajlowe do dzisiejszego obiadu, ale nie tylko, ja po prostu mam czasem manię, że podchodzę, otwieram lodówkę i tak coś bym przegryzł. Tak, pomidorek koktajlowy. To prawie jak chips, tylko na świeżo. Wziąłem syrop z agawy, ponieważ raz, że jest fajnie rekomendowany właśnie przez dietetyków, a dwa, czasem mi brakuje. Tak jak wczoraj miałem te placki z płatków owsianych na śniadanie, do tego sobie skroiłem gruszkę. Ale tak jeszcze czymś fajnie byłoby tam po tego. Miałem miód, ale na miód nie miałem ochoty. Nutelle, no to wiecie już, tak staram się od wielkiego dzwonu ją zajadać, żeby tam jednak nie za często. Więc mówię, no Lipton, no nic takiego nie było. I przypomniało mi się w Lidlu, że jest tam właśnie syrop z agawy. Mówię, biorę. Zatrważająca ilość jabłek. Sztuk jeden. Jeden, dlatego że u mnie to wystarcza i wystarcza, więc nie ma co szaleć. To jest mięso na gulasz z fileta z piersi z indyka. Dlatego, że indyka w paskach nie było, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Do sałatki może być i w takiej wersji. Przecież to jest to samo tak naprawdę. Więc naprawdę spoczko, nie przeszkadza mi to. Wziąłem fajny dżem, 100% truskawka. I tu ma naprawdę dobry skład, bo ma tak. Sporządzone ze 100 g owoców i na 100 g produktu. Składniki, no to dam truskawki. Cukry pochodzące z owoców, zagęszczony sok cytryny, substancja żelująca pektyny. Wszystko. No to słuchajcie, no skład naprawdę spoko, tak? Więc wziąłem coś, być może, bo cię chciałbym iść pobiegać, więc jak wróciłbym z biegania, miałbym taką chwilkę dla siebie odpoczynku. Książęce pszeniczne do lodówki. Ale jak się dzisiaj nie wypije, w sensie nie dwa, tylko jedno, spokojnie, bo już tam widzę las rąk, ja też. Nie, tylko jedno, ewentualnie bym sobie tam wciągnął. Camembert. Chciałem wyłapać ten light, niestety nie było. W ogóle u mnie dzisiaj mały był wybór produktów z typu light, takich serowych, więc wziąłem zwykły, ale to nie szkodzi mi. Spoko loko. Tutaj takie napoiki wziąłem, o kurczaczki, zero. No bo dzisiaj do obiadu mam ochotę na zero. No. No nic nie poradzę, no. Taką miałem ochotę, w ogóle mam zaraz ochotkę sobie otworzyć się napić, bo tak mi się chce. Wziąłem cukier waniliowy z naturalnym ekstraktem z wanilii. Ja wiem, że już tutaj nie jedno z was mi pisało, żeby kupować tę inną wersję, taką z laską wanilii w ogóle, ale nie było. A teraz tak naprawdę to bym musiał do Carrefoura jechać, bo pewnie tam bym było. Mówię, dobra, no bo właśnie cukier waniliowy wziąłem pod kątem tego tiramisu. Bananki. Wydawało mi się, że w sklepie były bardziej zielone. Specjalnie wziąłem takie mocno zielone, żeby dłużej poleżały, ale no chyba niemożliwe, żeby przez trasę tak szybko dojrzały. W sensie już takie się żółte zrobiły. Może inne światło w sklepie, nie wiem. Ale wydawało mi się, że bardziej zielone były. Ogórki. Sztuk 3. Tak, ogóreczek, ogórunio. Wziąłem
czerwoną cebulę pod kątem sałatki. Nauczyła mnie tego moja kuzynka, że właśnie do sałatki zawsze daje się czerwoną cebulę. I podoba mi się ten myk i smaczna jest i w ogóle, więc poza tym to daje dodatkowego ładnego koloru sałatce. I wziąłem dwa fajne batony z Bakaland. Nazywają się Relax, wiśnia z limonką. No i szczerze właśnie ta limonka mnie tutaj zachęciła, więc wziąłem dwa. Mięciutkie są, więc spoko. No i tak, to powiem szczerze, że mnie zachęciła ta limona. Więc dobra, limona jest. Torbę zaraz składam, chowam. No i tak. Zaraz zamarynuję sobie mięsko, żeby w przyprawie poleżało. Tak. Posprzątam. Będziemy dalej działać. Może zacznę później robić to tiramisu. Bo w sumie nie pamiętam, czy tam było, że oni to do lodówki na jakiś czas po zrobieniu chowają, czy to jest od razu gotowe. No nie powiem, ale ja zrobię tak. Ogarnę to tiramisu, schowam do lodówki i tyle. I potem będzie ewentualnie na deserek po obiedzie. Dobra, do roboty. Za tiramisu. Znalazłem odpowiedni pojemnik, w którym będę układał, ponieważ no idealnie mi tutaj wszystko pasuje, więc fajnie. Miskę do mieszania, jogurt skyr jest, cukier waniliowy jest, kawa tutaj rozrobiona w takim pojemniku w ogóle. Ale zapach, a ja jeszcze się kawy nie piłem. Zaraz będziemy nadrabiać to, ale dobra. Zróbmy najpierw jedno. Więc wymieszamy sobie ten jogurt z cukrem. Kurczę, szukałem tego przepisu, żeby go tam wyłapać i ewentualnie sprawdzić, czy wszystko dobrze zapamiętałem. To powiem szczerze, że nie znalazłem. Nie wiem, gdzie to mi mignęło wtedy. No ale dobra, no. Jakoś wyjdzie, no. Albo coś wyjdzie. Dobra. Wymieszamy sobie cukier z tym. Z jogurtem. Coś tutaj ciekawego może będzie. No i dobra, no, tyle roboty, wymieszamy. Dobra, i teraz moczymy herbatniki w kawuni. Z tego co pamiętam, to tam on dosłownie, czy tam ona dosłownie chwilę tylko moczyli. Czyli tak można powiedzieć, że obkręcili i do pojemnika. Następny. Obkręcamy i do pojemnika. Dobra, wiem czego nie wzięłem. Ręczników papierowych nie wziąłem, dobra. Więc jak mam już dwa tutaj mokre w kawie, no to nakładam pierwszą warstwę. Zobaczymy, jak mi to tutaj wyjdzie. Jeść to by się chciało, ale robić to nie. Cały Janusz. No. Dobra. Jakoś to rozsmarowane. Kurna. No nie. Dobra, no, no nie jest to perfekto, ale dobra. No. Już nie czepiajmy się szczegółów.
Dobra, kolejny herbatniczek leci do kawki. I układamy. Kurczę, ale one szybko wciągają kawę. Naprawdę szybko. Dobra. Teraz nie wiem, czy robić na 2, czy na 3 poziomy. No nie wygląda to dobrze. Ale może będzie smakować. Dobra. No. Tak sobie myślę, bo tutaj tego zostało jeszcze. Zrobimy na 3 poziomy. Bo szkoda po prostu wyrzucić to. Więc tu kolejny herbatniczek. I kolejny. Bisz kopcik, nie herbatniczek. Ach. Ach. No i dobra, i teraz to damy na górę. Alas Januszos. Kurna. Wypieki cukiernicze. Dobra. No dobra, no. Nie ma się co śmiać. Chyba nie jest najgorzej, no. Dobra, i teraz trochę tego kakao damy. Mam sito, będziemy sicić. No i dobra. Jakoś to wygląda. Dobra, zrobię przybliżenie z dołu. No i dobra. Moje ala tiramisu. Kurczę, no nie wygląda to może elegancko. Ale może będzie dobre. Dobrze, zamykam to pojemniczkiem. Pojemniczkiem. Dekielkiem. I do lodówki. Dobrze, można powiedzieć, że trochę się Janusz narobił, to mu się kawa należy. Nie była upita. Nie zwiększyłem jakby ilości w ekspresie, ponieważ chwilę wcześniej zmniejszałem do biszkoptów, bo szkoda było mi lać pełnej pojemności kawy, jak tam kilka biszkoptów miałem tylko moczyć, nie? No i potem nie zwiększyłem, więc nie, no jest taka, można powiedzieć, niedolana, ale to nic, taka też będzie dobra. Do kawy. Żeby nam towarzyszyło coś przyjemnego. Bonitek. Tutaj lata po talerzu, więc bonitek jest. No i paczuszka. Ta paczucha z Sinsoya. Pierwsza. I to właśnie chyba z tej ucięli, coś odrzucili, czyli te, co mi zwrócili kasę. No zobaczymy zaraz co. Ja już wiem chyba co, jeżeli to jest z tej paczki, to już wiem co, bo po dotyku czuję. Ale dobrze, możemy sobie otworzyć, zobaczyć i tak dalej. No nie, już wiem co mi odrzucili, czego nie było, no zły jestem. Wziąłem sobie dwie paczki bokserek. Jedne z Batmanem, których właśnie nie ma. Jedne Star Warsy. No i tak kurna. Te Batmany bardziej mi zależało. No jakby tych Star Warsów nie było, no to pal licho. No ale żeby Batmana nie było, no to tak średnio jestem zadowolony. Znaczy ogólnie ładne są. No ja nie mówię, że są brzydkie te, tak? Są spoko. Ale no Batmana to ja lubię. No
kto mnie ogląda, to wie, no, czy szlafrok, czy jakąś piżamę z Batmanem, no kurna, no ja to, kurczaczki, no. Nie, no dobra. Nie ma co. Mówi się trudno. I wziąłem sobie Saszę Tunię, na którą polowałem już od jakiegoś czasu, ale cały czas utrzymywała się w dość wysokiej cenie. I ja tak sobie pomyślałem, że ja to nie dam tyle za taką saszetkę. Aż tu w końcu, teraz, jak te wszystkie promocje spadły, jest i ona. Mała, chuda, wąska, spoko. Akurat na lato. Telefon wrzucisz, klucze wrzucisz, wszystko wrzucisz i jest dobrze. Tutaj ma jakieś kieszoneczki, inne te pierdołeczki. O. Papierki, papiereczki, o. Tutaj w środku to tam, jak to w środku, to jakaś siatka. No. Lubię zapach nowych rzeczy, ojejku. Mega. No i dobra, więc czekamy na drugie zamówienie Sinseya, które być może dzisiaj będzie. A jak nie, to najpóźniej jutro. No ale z gaci. Kurczę, no że nie było eski takie duże? Może się nie utopię. Może nie będzie tak źle. Dobra, biorę kawczan, biorę ciasteczko. Do obiadu jeszcze daleka pora, więc teraz sobie wygospodaruję czas dla siebie. Taki relaksik. W końcu od rana cały czas coś robię, więc czas najwyższy coś dla siebie. Odpalam na pewno klimkę, niech jeszcze trochę pochłodzi. Bo jest 26 stopni, ale ogólnie jakoś gorąco mi jest dzisiaj. Może dlatego, że cały czas latam, coś robię, nie? Teraz jak trochę usiądę, włączę telewizję, to może będzie mi lepiej, nie? Dobra, dziubaski. Zgarniam majtki i idę. No i obiad gotowy. Do tego oczywiście Coca-Colka będzie dzisiaj grana. No słuchajcie, jak obiad na bogato, no to na bogato, nie? Dobra. Trzeba iść jeść. Łączę się z miejsca dowodzenia. Ale się najadłem. O kurczę. Całą miskę tej sałatki zjadłem sam. Teraz nie będę mógł się ocielić przez długi, długi czas, więc... Odpoczynek. Włączyłem sobie film na Netflixie Pierwszy śnieg. Spodobał mi się z opisu. Sam początek, te kilka minut trwania filmu nie spodobały mi się, dość bardzo dramatyczne i takie, no, nie poprawiające na pewno humoru. Ale teraz, że tak powiem, on się rozkręca trochę w inną stronę. Jest bardzo ciekawy, wciągający, więc ja oczywiście dalej w to idę. Więc będę się lenił oglądając. Przejrzałbym pogodę, bo tak naszły chmury. I tak, kurczę, czy coś tutaj nie idzie. Odpaliłem apkę w telefonie, patrzam, a tutaj zapowiadają za chwilę niby deszcz. Znaczy tak, ogólnie rzecz biorąc, deszcz przy bieganiu mi nie przeszkadza, nie? Bo to jest nawet element dodatni, fajna sprawa, takie ochłodzenie. Ale jak to będzie tak padało mocno, 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 to ja tak to nie lubię, bo tak wracasz, to gacie mokre, wszystko mokre, buty, no nie. Więc, no zobaczymy. No jeżeli będzie taki delikatny deszczyk, to oczywiście Janusz wieczorem idzie. A jeżeli nie, no to będę zły. Czas najwyższy na deser. Powiem tak, podotykałem go łyżką, mięciutkie, więc żeby wyciągnąć z pojemnika pewnie by się nie dało, popsułoby się, więc trzeba pewnie będzie jeść z pojemniczka. Do tego czarna. I lecę dalej kontynuować film. No, witam się już takim późnym popołudniem, no bo to jeszcze takie podwieczór to bym za bardzo powiedział, nad wyrost. Ale przychodzę się już zaraz żegnać, gdyż no lecę pobiegać. Trochę pada.
I boję się, że później jak klunie, to będzie tak konkretnie, bo tam idą takie ciemne, czarne chmury. Więc... no... to ma padać, później padać, jeszcze nawet tutaj no, piorunek narysowany. Dobra, myślę, że to nie ma co. Zaraz po prostu się zbieram, trochę wcześniej, ale dobra, polecę teraz. Odbędę swoje kilometry i będę miał czyste sumienie, że nie zaniedbałem dzisiaj tego, otóż, nie wiem jakby to nazwać, tej przyjemności, o tak, po prostu. Przyszła moja paczka z liceja. Ta druga już, w sensie. Przymierzyłem, wszystko pasuje, jutro się podzielę, co tam ciekawego zakupiłem. Paczka z Basic Lab też przyszła. A co a propos Basic Lab, to rzucili teraz fajne promki. Dostałem dzisiaj SMS-a, że coś tam, raz, dwa, trzy, start, jakieś tam promocje. I zaraz wam powiem, ile mniej tego... Kurwa, gdzie ja wchodzę tutaj? Minus 25% na dermokosmetyki oczyszczania i demakijażu od Basic Lab. Wszedłem, żeby zobaczyć, ile by mnie kosztował ten żel, który, że tak powiem, teraz mam na niego chrapkę. 33 zł. Mówię, biorę. Biorę za 33 zeta, mówię, biorę. Prawie 50 zazwyczaj kosztuje, więc fajno. No i od razu kupiłem emulsję ochronną, tą SPF 50, więc też razem już z tym przyjdzie, żeby było w jednej paczce i będzie z głowy. Więc jeżeli chodzi o to, już będę miał po prostu zapas i spokój. Po prostu. Wewnętrzny spokój, że się nie skończy tak szybko. Także mówię, jeżeli ktoś ma chętkę lub sobie tam lub korzysta z tej marki, a nie wie, że jest promocja, to zachęcam wejść na stronę i zobaczyć. Są fajne promki. Więc tak to. Nawet ta moja emulsja dermatologiczna za 50 chyba 2 albo 54 zł tam wyszła. No ale teraz chcę spróbować żelu, więc emulsja może poczekać. Na pewno nie wycofają jej, więc na luzie w rozpiętej bluzie. Dobra, ja robaczki mykam. Życzę wam jutro udanego dnia. Żeby był ciepły, ale może nie żar z nieba, bo to jest chyba jeszcze bardziej męczące. Chociaż u mnie pokazuje, że cały dzień ma deszcz padać, więc zobaczymy co tam będzie. I co? I widzimy się już jutro.